Cześć, witam serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na szybki, malutki filmik, króciutki, bo kolejną paczkę dostałam od Kasi, którą serdecznie całuję i dziękuję jej za tą paczkę. No i jak to ostatnio, same filmiki paczkowe, ale jeśli macie ochotę zostać ze mną, to zapraszam na dalszy ciąg. Hej! Tak więc, jak już mówiłam, dostałam kolejną paczkę, słuchajcie, od Kasi. My z Kasią sobie, że tak powiem, co raz robimy jakieś takie małe wymianki. Coś, co potrzebujemy, czym chcemy się podzielić, wymieniamy się. Tak, Gizuś. Tak więc pokażę Wam dzisiaj, co dostałam od Kasi. Pierwsze co, to biokrem z Deli na noc, taki krem odżywczy. Jestem bardzo ciekawa tego kremu. Kolejną rzeczą, która mnie zafascynowała, fantastycznie jest ten żel, ale rozrabia, żel do ciała. To sorbet taki truskawkowo-jogurtowy z firmy Label. Nie wiem, nie powiem szczerze, że nie widziałam takiego żelu. Niu, on ma takie drobinki, zobaczcie, jakby pestek truskawki. Skóra po nim jest strasznie mięciutka, taka śliska. Nie wiem, czy to za sprawą glicerny, czy nie. Tak czy siak, bardzo fajny i naprawdę pachnie truskawką i bananami. Kolejne to niwa, olejek, niwa, tak? Olejek do kąpieli, o taką. Coś takiego. Noniker. Krem na dzień. U mnie Noniker naprawdę jak na lekarstwo, w Ostródzie to w ogóle chyba nie ma, nie ma, a w Olsztynie to naprawdę ciężko znaleźć, tak więc z każdej rzeczy z Noniker jestem very happy. To jest krem na dzień i nie mogę się doczekać, aż zacznę go stosować. Dostałam też takie fajne, słuchajcie, jak to się nazywa, nie serwetki, tylko chusteczki, o, nawilżające, odświeżające do dłoni, do wycierania. To jest o zapachu tropikalnym, o zapachu truskawkowym. Mam w torebce i używam. Są fantastyczne, świetnie, ta tropikalna przepięknie pachnie. Fajnie odświeżają nas, czy te dłonie, czy tam co potrzebujemy. Bardzo fajna sprawa, więc dziękuję, kochana. Nie wiem, gdzie ty to dorwałaś, ale ten tropikalny to jest mega. Mega, moje zapachy. Oczywiście, pokażę Wam tylko jeden lakier, bo drugi lakier niestety gdzieś zapodziałam. A jest to lakier, o którym śniłam od dawna, czyli Golden Nose 110. Kochana Kasiu, dziękuję, jesteś kochana. Po prostu odkąd go rozpakowałam, cały czas go stosowałam. Ostatnio przed imprezą pomalowałam pazury i szczerze powiedziawszy, zniknął. Gdzieś Gizmo go zaniósł. Ale wykorzystałam teraz inny lakier, na którego też polowałam, nigdzie nie mogłam znaleźć, czyli Peaches and Cream z Vibo. Tak, dobrze mówię, z Vibo. Kolekcja Oleski. De Oleski. Fantastycznie go mam teraz na pazurkach, nie wiem, czy zobaczycie. Tutaj jest brokat z Golden Rose, ale taki delikatny Peaches and Cream, naprawdę wyśmienity. Super. Jeszcze mam szampon z Ewy Natura o zapachu morelowym, tak? Z mleczkiem bawełnianym i ekstraktem z brzoskwi. Tak czy siak przepięknie pachnie. Już nie mogę się doczekać, aż super. Ale zacznę go stosować. Ostatnio niestety mam problem po szamponie z Altery. Dostałam mega uczulenia, tak więc odstawiam go i zaczynam stosować takie szampony na razie, później wracam do Baby Dream. Co jeszcze dostałam? Żel z Isany, który już poszedł i wyczerpany został szybko. Coś jeszcze coś dostałam. Widzicie? To jest najgorsze, jak człowiek rozpakuje, zaczyna używać tych rzeczy, a po jakimś czasie wsiądzie i nagrywa filmik i nie może zebrać wszystkich rzeczy do kupy, bo gdzie już są używane, zużyte i tak dalej, i tak dalej.
skleroza po prostu idzie. Po 30 to masakra, sypiemy sobie, sypiemy. Dobra, tak czy siak, dzisiaj będzie sponsorem, tak czy siak. Jestem mega, 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 mega szczęśliwa i dziękuję Ci, Kasiu, z całego serduszka. Ty wiesz naprawdę, co ja lubię. Pilnie mnie oglądasz, tak więc naprawdę znasz moje preferencje, mój gust zapachowy i ogólny, kolorystyczny i tak dalej. Serdecznie dziękuję. Napiszcie mi, moi drodzy, czy używacie takich rzeczy, któryś z tych, czy mieliście, jak u Was się sprawdził, czy lubicie takie zapachy, jak ja na przykład, moralowe, brzoskwiniowe, och, mega. Jak tam u Was z dostępnością na przykład Noniker, czy z lakierem Oleski, bądź Golden Rose? U mnie te Golden Rose to naprawdę, teraz chciałabym dorwać. Może mi się uda, nie wiem gdzie, ale może mi się uda. Golden Rose wydał lakier na lato, piaskowy lakier na lato. Holiday. Może gdzieś, jak nie dorwę, to przez internet będę próbować, ale tam też widzę, że ciężko. Dobra, ściskam, całuję, do zobaczenia i mam nadzieję, że nie zamęczę Was tymi filmikami z paczuszkami, bo wiem, że jeszcze jedna do mnie idzie. Tak więc niebawem jeszcze jedna. Tracę głos. Przepraszam bardzo. Dobra, uciekam. Mówić przed nie będę mogła. Pa!